W niedzielę w Muzeum Polskim w Ameryce odbył się wernisaż charytatywny doktora Błażeja Łojewskiego na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Zobaczmy relację z tego wydarzenia. Oceniliśmy praktycznie tylko w sztuce w Malarstwie. Nie napomina zupełnie o innych rodzajach sztuki. Dzisiaj jest siódmy, odbywa się, właśnie się zaczął i przede wszystkim chodzi nam o to, żeby ośrodek został wsparty przez Polonię. Zawsze był wspierany od wielu, wielu lat i ta tradycja praktycznie jest kontynuowana po cichu przez nasze organizacje związkowe. Natomiast również dobrze by było, żebyście Państwo wiedzieli, że istnieje coś takiego jak ośrodek w Laskach, który można po prostu wspierać. Każdy zawsze szuka gdzieś, co można by było dobrego w życiu zrobić. Ja zalecam, że wchodzić na stronę internetową laski.edu.pl, gdzie będziecie Państwo mieli bardzo jasną sytuację, w jaki sposób wpłacać, czy to kartą kredytową, czy przelewami z konta amerykańskiego, czy polskiego, i wspierali potrzeby niewidomych dzieci. Są to osoby, które mają mniej, potrzebują więcej. W sumie to są normalne dzieci. Ośrodek zajmuje się tym, żeby wysłać w świat zupełnie niezależnie. Dzieci te kończą bardzo często przedszkole, szkołę podstawową, szkołę średnią, szkoły zawodowe. Zdają maturę, normalną maturę bez żadnych ułatwień i później bardzo często idą na studia. Studia kończą i są w stanie samemu funkcjonować w środowisku. Także bardzo bym prosił o sponsorowanie. Dwa miesiące temu rozmawiałem z dyrektorką Szkoły Muzycznej w Laskach, panią Beatą Dąbrowską. Prosiła, że jeżeli można było, to na Szkołę Muzyczną, żeby wpłacać, z tego względu, że jest tam studio nagrań. I studio nagrań raz, że umożliwia dzieciom nauczenie się inżynierii dźwięku. Poza tym same dzieci są w stanie nagrać swoje własne utwory, czy wokalne, czy instrumentalne, i jednocześnie ośrodek zarabia na siebie poprzez wynajmowanie miejsca dla artystów z Polski. Także bardzo bym prosił, żebyście Państwo weszli na laski.edu.pl i żebyście mieli na względzie to, że jednorazowa wpłata jest piękna, ale dobrze by było, żebyście mogli wpłacać co roku, być może o tej samej porze, być może jak Was najdzie konieczność wpłacania, bo jest wiele różnych sposobów wspomagania ludzi, którzy potrzebują więcej, natomiast w Laskach te potrzeby są bardzo dobrze i wyszczególnione, i rozliczone, i pieniądze są praktycznie przekazywane od razu na to, na co Państwo wpłacacie. W trakcie wernisażu został zaprezentowany stworzony w 2016 roku nowatorski koncept sztuki Psychizm, gdzie widz stał się twórcą. W muzeum osoby niedowidzące i niewidome mogły przy okazji przejść powstałą niedawno ścieżką dotyku. Wstęp na wernisaż był bezpłatny, jednak uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Bardzo fajne, bo to jest zupełnie coś innego niż powszechnie widzimy. I mając światło, jak tutaj właśnie koleżanka ma w cieniu, cieniem operujesz sobie tak, jak chcesz, i widzisz to, co chcesz. Właśnie dyskutowaliśmy, kto co widzi, każdy z nas ma zupełnie inny punkt widzenia. Postawa interesująca. Rozmawialiśmy z autorem, który jest inspirowany Malewiczem, Białe na Białym. I teraz właśnie mówi, że ma podejście od fontany, cięcie, prawda, szpłóciem, także też podziwialiśmy to. Także, że tak powiem, ważne, żeby mieć koncepcję i żeby swoją kreatywność, że tak powiem, rozwijać. Dzisiaj jesteśmy w Muzeum Polskim w Ameryce i wracamy do normy po COVID-zie. Działa się dużo w muzeum i dzisiaj jest impreza dochodowa dla szpital w Łasce, dla niesłomnych, którzy od wielu lat ta impreza się dzieje u nas. Witamy wszystkim, którzy dzisiaj przyszli, i prosimy, żeby ci, co oglądają ten program, popierały tę imprezę dochodową, i zapraszamy do muzeum. Jesteśmy otwarci w wtorki, w czwartki, soboty, w niedzieli, i mamy różne imprezy, które będą bardzo ciekawe dla Państwa w przyszłości. Proszę się nalogować do naszą stronę internetową www.polishmuseumofamerica.org. W trakcie wernisażu wystąpili znani jazzmeni: na fortepianie Sławomir Bielawiec i na saksofonie Rob Denty.